Dobrze. W jednej z pańskich wypowiedzi pojawiło się takie stwierdzenie, ile prawdy, tyle wolności. Bardzo znamienne. I chciałam zapytać o, co te słowa oznaczają dziś, miesiąc po obchodach 70. rocznicy rzezi wołyńskiej. Na ile są aktualne i czy nie nowych sensów tak naprawdę nie przydały im te obchody? Tak, rzeczywistość sprawdza prawdę. Czyli w rzeczywistości tylko możemy ją zweryfikować i powiedzieć, że to jest prawdą, a to nie jest prawdą. Rzeczywistość jest takim miernikiem, który dyktuje nam, w jakim kierunku zmierza nasz świat czy nasza ojczyzna. Gdybym chciał to odnieść do Kresów, do 70. rocznicy ludobójstwa na Kresach, to powiedziałbym, że to sprawdzanie, ile jest prawdy w rzeczywistości, ile prawdy jest w naszych realiach, to bym powiedział, że mamy z tym bardzo duży problem, ponieważ żyjemy w takim miejscu i w takim czasie, w którym historia nie znajduje swojego usytuowania w naszej świadomości, w naszej pamięci, w naszym języku i w naszej kulturze. Krótko mówiąc, historia dzisiaj nie wyrasta jako wielkie dobro narodowe, jako wielki skarb narodowy, jako wielkie przedsięwzięcie dziejowe, a staje się dla władców, dla rządu, dla orientacji politycznej różnego rodzaju, staje się elementem walki, która ma wewnątrz narodu doprowadzić do napięć, do kłótni, do dezorientacji, a w sumie do degradacji podstawowych wartości, jakimi są historia i pamięć narodowa. Ponieważ pamięć narodowa buduje rzeczywistość duchową, kulturową, estetyczną, językową, społeczną i właściwie w pamięci narodowej zawiera się cały sens naszego istnienia, bowiem jeśli odrzucimy historię, jeśli odrzucimy tradycję i wszystkie wartości, które tam budowane były przez wieki, to w gruncie rzeczy odrzucamy taki podstawowy materiał do budowy osobowości człowieka w indywidualnym przypadku i do budowy substancji narodowej w przypadku wspólnoty. Inaczej mówiąc, ktoś, kto podnosi rękę na historię, podnosi rękę na naród. Podnosi rękę na kulturę i niszczy nasze życie duchowe, intelektualne, naszą wrażliwość, nasz język. Czyli teraz, gdyby tak chcieć spojrzeć z pewnym smutkiem na to, co się zdarzyło w ostatnich kilku miesiącach, kiedy środowiska kresowe bardzo zmagały się z tym problemem, chciały doprowadzić do tego, żeby jak gdyby ci, którzy decydują o naszym losie, żeby zrozumieli, że oni właściwie podcinają gałęź, na której siedzą, że oni podcinają właściwie swój byt, to te środowiska niestety ciągle nie mogą znaleźć swojego miejsca w życiu publicznym, ciągle są odrzucani, degradowani, niszczeni. Ja chcę tylko uświadomić taką rzecz, że naród dobrze się rozwija w swoich strukturach, w swoich ideach, w swoich pomysłach, w swojej ciągłości, jeżeli zachowuje pewną logikę, jeżeli jest to naród, który szanuje swoją przeszłość i buduje segment po segmencie swoją teraźniejszość w oparciu o te wielkie dobra. My Kresowianie, mówię tutaj o sobie, bo sam jestem stamtąd, my Kresowianie chyba mamy tutaj pewną zasługę, że wtedy, kiedy komunizm całkowicie się odciął od Kresu, bo wtedy w ogóle nie wolno było mówić o Kresach, bo był zakaz cenzuralny, polityczny, ale także teraz, w ciągu tych 23 lat, kiedy Kresy stanowią duże obciążenie dla rządzących i pragną władcy naszego państwa odizolować od Kresu, to my, jako ta zbiorowość, która stamtąd tutaj została wyrzucona, myśmy przynieśli absolutnie niepowtarzalną wartość. Myśmy przynieśli pamięć stamtąd,
do tej rzeczywistości. To my ją przenosimy, my żywi ludzie, my ze swoimi obalałymi sercami, my ze swoimi cierpieniami, my z grobami, które tam zostały, ze śmiercią, która nas dziesiątkowała, z ludobójstwem, które nas wyniszczyło, mieliśmy jeszcze tyle siły, żeby ten potencjał, tę energię, tę moc duchową, jak gdyby w takim koszu pamięci przenieść z tamtej epoki do tej epoki i powiedzieć, była taka ziemia, był taki czas, było takie wielkie państwo, które ogarniało też tamte tereny i to państwo nam zapewniało przez ponad 600 lat poczucie, że jesteśmy wielkim narodem, że byliśmy wielkim narodem, że historia mimo różnych klęsk ciągle nas dźwigała, dlatego że Kresy przez te 600 lat, od XIV wieku dokładnie, do XX wieku, tworzyły fundamenty cywilizacji łacińskiej, w gruncie rzeczy budowały naszą rzeczywistość narodową i dzięki temu tam na Kresach no, pojawiały się tak wielkie substancje kulturowe jak literatura, jak muzyka wielka, jak sztuka teatralna, jak takie myślenie kategoriami narodowymi, bo u podstaw tego wszystkiego byli twórcy, zaczynając od Mikołaja Reja, który urodził się pod Lwowem, który stworzył język polski i który, że tak powiem, zaprojektował nam rzeczywistość językową na wieki całe. Bez Reja nie byłoby dzisiaj tego naszego myślenia w języku. No a później od Reja zaczynając idziemy takim wielkim szlakiem, na którym spotykamy co chwilę jakiś pomnik. A to Karpiński, który tworzy pieśni kościelne i na Boże Narodzenie dzisiaj śpiewamy. A to dalej wiek XIX, XVIII, XIX, Mickiewicz, który buduje te wielkie idee, prawda, wolności, prawdy, godności narodowej. A to Słowacki, który mówi o królu duchu, prawda, że ten król duch musi ten naród żywić, prawda, budować. Czyli my jesteśmy jako Polacy tymi Kresami wypełniani bezgranicznie. Ale też bez patosu, bo Fredro z kolei to kontrapunkt. Tak, właśnie chcę dojść do tego, że Kresy stworzyły tę wielką literaturę, wielką sztukę, ale stworzyły też wielką komedię, wielki, że tak powiem, chichot, kiedy trzeba śmiać się, no to bardzo proszę, jeżeli Polacy mogą się śmiać, to dzięki temu, że Fredro stworzył te swoje znakomite sztuki, gdzie tam zderza, prawda, te różne racje narodowe i wyśmiewa postacie godne wyśmiewania, co później po wielu, jak się okazuje, wiekach czy latach odbija się w naszej rzeczywistości, kiedy Chęciński kręci swoje filmy, nie ma mocnych, czasami swoje, gdzie znowu jest ten plot i gdzie znowu zaczynają się te konflikty, czyli sztuka gdzieś tam stworzona idzie dalej i te pierwiastki, opera narodowa, Moniuszko, prawda. Gdybyśmy chcieli tak iść przez kolejne różne dziedziny życia, sport, no tam w Lwowie powstały wszystkie pierwsze kluby sportowe. W Lwowie piosenka się rozwija, radio, wielka nauka się rozwija i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym tutaj godzinami o tym powiedzieć. Chcę powiedzieć po prostu krótko. Bez Kresów nie ma Rzeczypospolitej, bez Kresów nie ma pamięci, bez Kresów nie ma kultury. Tak i jednocześnie to, co Pan bardzo często podkreśla, że 39 rok tak naprawdę to był początek końca cywilizacji. Bo Kresy to cywilizacja, tak. To nie jest jakiś region Polski, tak. To nie jest jakiś epizod w historii Polski, tylko jest to świadomie tworzona przez wieki osobna, a jednocześnie narodowa cywilizacja. I oto 39 rok to początek Kresów. Właściwie moment dziejowo niepowtarzalny w swoim tragizmie i w takiej skończoności tak naprawdę.
Tak, no 17 września, kiedy Sowieci wtargnęli na Kresy i zagarnęli nam tę część Polski. Proszę pamiętać, że Kresy nawet geograficznie to jest ogromne połacie ziemi polskiej. To było 52% naszego terytorium. Także to nie tylko problem ludzi, ich talentów, skala wrażliwości, przedsięwzięcia różnego rodzaju, prawda, ale to też terytorium, wielkie terytorium, zresztą bardzo piękne. Dzisiaj my jesteśmy nawet kalekami trochę takimi estetycznymi, bo nie mamy tych wspaniałych krajobrazów, tych wspaniałych lasów bukowych, dębowych, lipowych i tak dalej, które były takim ukoronowaniem, prawda, naszego uczestniczenia w przyrodzie, prawda, w naturze, budowania w sobie takiego poczucia piękna, że ta oto ziemia daje nam taką laską, nas obdarza, prawda. Także ten 39 rok rzeczywiście nam przeciął po prostu, to był taki nóż, taka siekiera, która po prostu przeszła przez nas organizm i to nas musiało bardzo zaboleć jako naród oczywiście. Skutki tego, proszę Państwa, są do dzisiaj, ponieważ w tym 39 roku została wycięta polska inteligencja przez Sowietów, została zniszczona. Wielu zostało zesłanych na Syberię, wielu zostało skazanych na więzienia, wielu zostało zamordowanych na miejscu. Nauczyciele, akademicy, lekarze, profesorowie, pisarze, twórcy, artyści. To jest ten kwiat, który po prostu już nigdy nie był w stanie dalej przenosić tego, co tamta ziemia wytworzyła przez wieki. Czyli właściwie niszczenie Polski wtedy się zaczęło z takim potężnym, barbarzyńskim młotem i sierpem, krótko mówiąc. To był ten dramat dla nas. Dla mnie osobiście to było też takim wielkim ciosem, bo mój ojciec, który wracał z wojny w 1939 roku w październiku, kiedy przyjechał, kiedy wrócił do naszej chaty, to opowiadał o tych okrucieństwach, które widział po drodze, co robili Moskali, co robili Sowieci z polskimi żołnierzami, jak się nad nimi znęcali, jak ich mordowali. No a później byliśmy świadkami już w 1940 roku, 10 lutego, 10 czerwiec, wywózki na Syberię, prawda, zabijanie, mordowanie, znęcanie się, więzienia, katorgi i tak dalej. No to był straszny cios, prawda? No a potem oczywiście następują kolejne zbrodnie, o których możemy tutaj mówić godzinami przecież. Ja chciałam tutaj zwrócić uwagę na mapkę, którą pan był uprzejmy przynieść. Ja przyniosłem nawiązuje do tego, co przed chwilą mówiliśmy. Tak, ja przyniosłem mapkę, żeby powiedzieć, czym były Kresy dla tych, którzy mają wyobrażenie bardzo często mylne, mówiąc o tym, że Kresy to jest Lwów i powiedzmy jeszcze Wilno, może Stanisławów czy Tarnopol. Podczas kiedy Kresy, proszę Państwa, to jest ta część, to jest cała Polska przedwojenna, do 1939 roku. Natomiast Kresy to jest ten region, który zaznaczony tutaj został tą grubszą kreską i obejmuje 8 województw. Polska przedwojenna miała 16 województw, 8 wschodnich i 8 zachodnich i centralnych. Kresy zaczynały się od północy, od województwa białostockiego w dużej części, później województwo wileńskie, nowogródzkie, poleskie, wolińskie, tarnopolskie, lwowskie i stanisławowskie. To było 8 województw. Gdybyśmy chcieli tak powiedzieć o ilości mieszkańców przedwojennych, to też warto, bo nie pamiętamy o tym, to było przed wojną nas 35 milionów. W tym na Kresach żyło ponad 1/3, bo 13 milionów. Natomiast był bardzo interesujący i to warto też powiedzieć jako pewien fenomen na skalę światową. Fenomen etniczności, ponieważ naród, który miał 35 milionów, miał równocześnie 30 etnicznych odrębności. 30, proszę Państwa, nie 2, nie 3, nie 5, tylko 30. Kto to był? Zaczynając oczywiście od Polaków, którzy stanowili zdecydowaną większość, bo stanowili 23 miliony. 12 milionów to byli ci etniczni
z innych kultur wywodzących się, kto to był. Rusinów, mieliśmy Rusinów Ukraińców, mieliśmy 5 milionów. Mówię Rusinów Ukraińców dlatego, że w naszej historiografii bardzo często dochodzi do pomyłek. Problem ukraińskości to jest odrębny problem i mógłbym tutaj godzinami o tym opowiadać. To ten lud, który tam zamieszkiwał historycznie, to był lud rusiński. Przez długie wieki oni siebie nazywali Rusinami i tak ich wszyscy nazywali. Natomiast gdzieś tak w drugiej połowie XIX wieku inteligencja rusińska zaczęła dochodzić do wniosku, że trzeba się odróżnić. Ta część geograficzna, która zamieszkiwała tutaj, tutaj koło, na południu Kresów i tam dalej, gdzie Sowieci organizowali tę Ukraińską Republikę, że ten teren trzeba by jakoś inaczej nazwać. Nie będziemy Rusinami, bo tych Rusinów jest pełno. Są Wielkorusini, czyli Białorusini, prawda, więc Rosja, Białoruś. No to my będziemy się nazywać Ukraińcami. Pojęcie ukraińizmu jest pojęciem zarówno geograficznym, jak i pojęciem politycznym. Geograficzne dotyczy tego, że ludy mieszkające na skraju jakiejś granicy, i to niekoniecznie Rusini, też Polacy, ale też inni, nazywali siebie Ukraińcami, dlatego że Ukraińca jakiejś rzeczywistości, to była Ukraińcami siebie nazywali. A później Ukraińcy przyjęli to jako taki fakt polityczny i my jako lud będziemy siebie nazywać Ukraińcami, żeby się odróżnić od Białorusinów czy Rosjan. I od Polaków. I przede wszystkim od Polaków. To podkreślam. I wracam do tego. 5 milionów Rusinów, Ukraińców, mamy 3,5 miliona Żydów. Proszę Państwa, przed wojną to była największa mniejszość w danym kraju. Polska była jedynym państwem, które miało 3,5 miliona Żydów, ponieważ w całej Europie, we wszystkich innych państwach było mniej więcej tyle samo Żydów, co u nas w Polsce. Także my byliśmy tutaj w istocie fenomenem pod tym względem, jeżeli idzie o tę mniejszość. Dalej mamy około 1,5 miliona Niemców, mamy około 1,5 miliona Białorusinów, około miliona Niemców, około 200 tysięcy Rosjan, około 150 tysięcy Litwinów, 38 tysięcy Czechów, mamy 30 tysięcy Cyganów, około 30 tysięcy Ormian. Proszę zwrócić uwagę, że ja mówię o 10 na razie tych narodowościach, a mamy jeszcze przecież Estończyków, mamy jeszcze Łotyszy, mamy Turków, Tatarów, Greków, Gruzinów, Niemców, już wymieniałem, Holendrów, Słowaków, Węgrów, Rumunów, Austriaków i tak dalej, i tak dalej. Karaimów, takie plemię było, prawda? 30 nacji i mądrość jak gdyby państwa przedwojennego i powiedziałbym taka godność tego państwa polegała na tym, że potrafiło te różne etniczności, które przecież za sobą ciągną różne inne rzeczy, ciągną swoją historię, swoją tradycję, swój język, swoje, prawda, wymagania, jakieś tam wyobrażenia o sobie. Religię przede wszystkim, prawda, my mieliśmy przed wojną 15 religii w naszym przedwojennej Polsce i to państwo potrafiło w ciągu 20 lat zorganizować te wszystkie społeczeństwa, te wszystkie społeczności w taki sposób, że one jakoś tam harmonijnie funkcjonowały, prawda, nie było wielkich jakichś dramatów. To był taki też, powiedziałbym, taka mądrość władania pewnymi mechanizmami państwowymi, prawda, żeby to państwo było symetryczne, jakoś tak dobrze ułożone, żeby nikt nie czuł się w tym państwie źle. Zresztą konstytucja z 1920 roku, taki paragraf był, jeśli dobrze pamiętam, 95, gwarantowała wszystkim odrębnościom narodowym wszystkie takie same prawa. Powiedzmy Rusin czy Ormianin mógł iść do urzędu i mógł swoim językiem zwracać się do urzędnika. Urzędnik miał obowiązek odpowiedzieć w jego języku lub mieć przez tłumacza z nim się porozumiewać. Ale to są szczegóły, jak gdyby, prawda. Ale wróćmy na Kresy i tutaj chciałabym zapytać o te proporcje ludnościowo-wyznaniowe na Kresach. Tak. Bo tutaj zarzuty wobec strony Polski o jakąś agresywność, o jakieś nicne intencje w stosunku do konkretnie tutaj Ukraińców rozbijają się o prostą statystykę tak naprawdę ludnościową. Proszę Pani, proszę Państwa,
Ta część, bo o tej w tej chwili głównie mówimy, Kresy Południowo-Wschodnie, województwo wołyńskie, tu byli prawosławni. Tutaj jest religia prawosławna. Natomiast w tych trzech województwach, tarnopolskie, lwowskie, stanisławskie, to jest religia grecko-katolicka, właściwa dla Rusinów, Ukraińców. Tutaj dla Ukraińców religia prawosławna. Jak to się kształtuje, jeśli idzie o strukturę ludności? Dam Państwu przykład. W województwie lwowskim, w całym województwie lwowskim, a więc na tym całym terenie, było 58% Polaków. Natomiast było tylko 35% Ukraińców w całym województwie. W województwie tarnopolskim było 49% Polaków i 46% Ukraińców. Także polska większość tutaj była zdecydowana, jeżeli idzie o ilość mieszkających tam Polaków. Inaczej przedstawiała się sytuacja w województwie stanisławowskim, gdzie było 22% Polaków i 66% Ukraińców, ale generalnie na tej... W województwie wołyńskim było jeszcze inaczej, czyli tutaj mieliśmy, tutaj na ziemi wołyńskiej mieliśmy 17% Polaków i 68% Ukraińców, ale generalnie większość była tutaj polska jednak, to nie jest tak jak to statystyki mówią. Natomiast wracając do religii, otóż podam Państwu przykłady, jeżeli idzie o religię grecko-katolicką, czyli te trzy województwa tutaj w tym obrębie południowych Kresów, to wyglądało mniej więcej w ten sposób, że tam było 709 parafii rzymskokatolickich, tu 709 parafii rzymskokatolickich i 2124 parafii greckokatolickich, czyli prawie trzykrotnie więcej było parafii greckokatolickich. Nie można tutaj w żadnym wypadku mówić o prześladowaniach bądź braku możliwości kontynuowania swoich wierzeń, budowania świątyń. Mówiłem o parafiach, ale kościołów było 887, jak pamiętam, rzymskokatolickich i 2351 cerkwi, a więc mamy znowu ponad trzykrotnie prawie więcej. Kaplanów polskich było 884, mówię przed wojną, tuż przed wojną, 884, natomiast grecko-katolickich popów było 2205. Znowu mamy dwukrotnie czy prawie więcej, czyli Rusini, Ukraińcy korzystali z wszystkich możliwości rozwoju swojej wiary, swojej religii, byli absolutnie władcami tej ziemi, jeżeli idzie o wyznania. No, mieli swojego oczywiście arcybiskupa. We Lwowie mieli swoją całą hierarchię. I podobnie zresztą było z prawosławnymi tutaj na tym. Też mieli swoje cerkwy, mieli możliwość uczestniczenia w ceremoniach, w liturgii itd., itd. To problemów nie było. Oczywiście lokalnie gdzieś tam jakieś problemy pojawiały się, ale mówimy o tym, co było istotą rzeczy. Istotą rzeczy było to, że mogli się rozwijać. I nie tak naprawdę te dwa narody żyły w harmonii i we wzajemnych relacjach zupełnie naturalnego sąsiedztwa. Tak. Do 1939 roku. Dokładnie do 1939 roku. Historia później, która zdarzyła się po wojnie, i wojna była właściwie taką pierwszą przyczyną mających nastąpić zbrodni. Ale gdyby chcieć zrozumieć istotę tego wszystkiego, co tam nastąpiło, to trzeba by sięgnąć trochę do historii europejskiej. Ale przejdźmy do faktów na Kresach. Mało wiemy o tym, a to jest wiedza niezbędna, żeby rozumieć całą mechanikę zbrodni, żeby zrozumieć całą istotę tego, co się zdarzyło na Kresach, to trzeba wiedzieć, że... Bo my, jaki my mamy w tej chwili obraz? My Polacy mówimy o tym, o rzeź wołyńskiej, prawda? Pierwszy odruch związany z tą problematyką to jest to, co się zdarzyło na Kresach. Rzeź wołyńska. O
ile w ogóle coś wiemy. Jeżeli wiemy, tak. Były badania, nawiasem mówiąc, które świadczą o tym, że wiedza jest bardzo niewielka. Parę lat temu były badania, które mówią, że tylko 16% Polaków ma jaką taką wiedzę na temat tych zbrodni. To świadczy o polityce państwa, o tej niegodnej polityce państwa, która po prostu zapomina o tej pamięci, to jest to, o czym mówiliśmy na początku. I ta wiedza, że zbrodnie objęły Wołyń. Wołyń 43 rok, czyli ten teren Wołyń 43 rok. Proszę Państwa, zbrodnie, ludobójstwa na dużą skalę, na wielką skalę nie zaczęły się na Wołyniu. Zbrodnie zaczęły się w województwie tarnopolskim. To były początki rzezi na wielką skalę, o czym dzisiejsza historiografia niewiele wie albo niewiele mówi. Nawet nasi szanowni uczeni jak gdyby zaniedbali te tereny, zwracając szczególną uwagę na Wołyń. Ja ich rozumiem, bo tam rzeczywiście były te zbrodnie największe, ale nie największe tylko skumulowane w jednym czasie. Natomiast początek zbrodni masowych w województwie tarnopolskim w trzech powiatach, powiat Podhajce, powiat Brzeżany i powiat Buczacz. W trzech powiatach w 1939 roku zaczęły się zbrodnie na masową skalę 17 września. Sowieci uderzają na Polskę, a Ukraińcy uderzają na Polaków. I w tym jednym dniu, kiedy Sowieci z bagnetami i czołgami tutaj nas rozgniatają, Ukraińcy napadają na taką wieś Slawentyn w powiecie Podhajce i wyrzynają w pień całą polską ludność. To był początek ludobójstwa na Kresach, masowego. Bo nie mówię o zbrodniach pojedynczych, że tam za kogoś zakatrupiono, tam kogoś uduszono, tam kogoś rzucono do studni, bo tych było dużo rozrzuconych po całym terytorium. Natomiast masowe zbrodnie są w tych trzech powiatach. Ile osób zginęło? W sumie zginęło, tak jak w tej chwili mamy taką wstępne analizy, mówią o tym, że zginęło około kilku tysięcy Polaków. Mówi się o kilku tysięcy Polaków, którzy wtedy zginęli na początku wojny, od 17 września, powiedzmy gdzieś tam do końca roku. Sowieci wkraczają, żeby zrozumieć całą mechanikę, Ukraińcy w pierwszym rzędzie zaczynają mordować, ale później Sowieci jak gdyby zaczynają tłumić te mordy, ponieważ widzą, że to może zagrażać także im. I następuje jak gdyby ta fala, która się zaczęła 17 września, powoli opada tutaj na tym terenie, na terenie województwa tarnopolskiego. Podkreślmy, że to Pana jest rodzima ziemia. To jest moje województwo. Ja bardzo dokładnie to wiem i dlatego z dość dużą dokładnością mówię, dlatego że jak były mordy w Slawentynie, a Slawentyn to była czwarta wieś od mojej wsi. Ja tę wieś też znam bardzo dobrze, bo tam moi rodzice i ja bywaliśmy. I w tym Słowentynie po prostu wymordowano między innymi takich naszych dalszych znajomych. I ta informacja do nas dotarła już dwa dni po tym, kiedy czy następnego dnia wiedzieliśmy o tym. No i o tych dwóch powiatach to też wiedzieliśmy. Czyli mamy ten straszny czas wrześniowy. Później, jak powiadam, ta fala trochę opada. Ale to zagrożenie wcale nie słabnie ani nie mija, prawda? Sygnały zaczynają... Zagrożenie, proszę Panie, proszę Państwa, ciągle istnieje i ono ciągle jest. Ja użyłem takiej metafory, że właściwie ta zbrodnia to był taki potężny ocean pełen tych wielkich, czarnych fal, które idą przez jedną część Rzeczypospolitej, przesuwają się na następną część, raz idą w górę, a raz opadają. Zbrodnia powodowała paniczny strach. Żadna część naszego kraju nie była wciągnięta w taką głębinę strachu jak Kresy, ponieważ myśmy przeżywali swój strach od września 1939 roku do 1945 roku, gdzieś do sierpnia, kiedy nas wyrzucili, czyli 6 lat strachu, który rozpoczął się, powiadam, w moim powiecie, a później przechodził przez kolejne powiaty. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, w każdym razie historia mordów tych takich, które my nazywamy masowymi, przenosi nas do
województwa wołyńskiego i w 1943 roku mordy zaczynają się od północnego Wołynia, idą na południe i 11 lipca 1943 roku jest to, co dzisiaj się w historiografii nazywa apogeum mordów na Wołyniu, ale my to mówimy apogeum mordu na Wołyniu, ale to jest tylko symboliczny znak, bo ten symbol dotyczy całych Kresów, bo jak powiadam wcześniej, mordy się zaczęły. I tego 11 lipca, tak zwana Krwawa Niedziela, kiedy odbywają się msze święte w kościołach, wpadają mordercy do kościołów, kapłani stoją przy ołtarzu, ministranci im towarzyszą, a tutaj nagle banda wpada z siekierami, z nożami, z piłami i zaczynają mordować. Giną kapłani, giną ministranci, giną wierni. Wieś po wsi, powiat po powiecie, ponad 160 kilka miejscowości zostaje wymordowanych w ciągu kilku dni. Straszna, krwawa niedziela, stąd ta nazwa. Ale mordy wtedy się nie kończą. Natomiast pragnę zwrócić uwagę na coś, z czego się Ukraińcy strasznie boją, bo powiadają, że to był zryw chłopski, że to był bunt ludu. Nic takiego nie było. To była zorganizowana, świadomie przygotowana masakra, rzeź, ludobójstwo, bo w jednym czasie, w ciągu kilku dni, cały obszar został objęty tym potwornym pożarem, tą rzeką krwi, która płynęła przez Wołyń. Zresztą później dokumenty potwierdzają, jak to było przygotowane i jak ukraińska powstańcza armia, która już wtedy tam działała w 1943 roku, bo ona powstała w 1942, a prawdę mówiąc w 1941 roku, ale wtedy jeszcze ona nie należała do organizacji ukraińskich nacjonalistów, tylko Taras Bulba, taki jeden z przywódców, ale innego odłamu niż Bandera, zarządzał tą armią, ale to margines. No i Wołyń, Płonie, 1943 rok, od lutego do końca sierpnia mniej więcej Wołyń zostaje wymordowany. I tam ginie, według pani Siemaszko, a także według innych historyków, około 60 tysięcy Polaków. Ale giną też, proszę państwa, tam Czesi, których też się morduje, Cyganie tam też giną, którzy tam gdzieś koczują, ale giną też Ukraińcy. To nie było tak, że oni mordowali tylko te ludy, które nie były Rusinami, Ukraińcami. Mordowali też swoich. Dlaczego mordowali swoich? Między innymi dlatego, że była część Ukraińców bardzo taka wrażliwa, uczciwa, wobec Polaków serdeczna, która nie godziła się na te praktyki mordowania i zabijania swoich sąsiadów, swoich przyjaciół bardzo często. Czyli po prostu wtedy dopiero dostawali nauczkę od ukraińskiej powstańczej armii. Nie jesteś z nami, wobec tego musisz zginąć. Wiktor Poliszczuk, historyk ukraiński, w jednej ze swoich książek podaje taką liczbę, że ukraińska powstańcza armia wymordowała 60, a w pewnym momencie poprawia się, mówi, nawet tak 80 tysięcy swoich. To byli ci, którzy sprzeciwiali się mordom, którzy ukrywali Polaków, którzy chronili Polaków, którzy byli tymi przyjaciółmi, ale też mordowali dlatego, między innymi, że Ukraińc miał żonę Polkę, a otrzymał rozkaz od ukraińskiej powstańczej armii: Wasylko czy ty Michajlo, dzisiaj masz zamordować swoją żonę. Szedł i mordował. Jeżeli nie zamordował, to jego mordowali. To jego mordowali. Wśród takich Ukraińców, którzy nieśli pomoc i ratowali, była także Olga Misiura, która uratowała pana. Tak, ja bym tak, dziękuję za przypomnienie. Ja bym też w takiej sytuacji, że to nastąpiło później już po tym Wołyniu, kiedy zbrodnia przesuwała się z województwa wołyńskiego. Chciałam zapytać o to, jaki to był miesiąc. Tak. Nie znalazłam tej... Już wyjaśnię. Tak. Z wołyńskiego przeniosła się w województwo tarnopolskie taką pierwszą wsią, która została w sposób straszliwy wymordowana. To była Huta Pieniacka 28 lutego 1944 roku.
o samej Hucie to by można zrobić 100 filmów i to wstrząsających filmów. Wyginęło wtedy w tej jednej miejscowości, typowo polskiej wsi, zginęło według różnych szacunków od 850 do 1200, a nawet niektórzy mówią, że więcej, Polaków. Zostali napadnięci, zostali wymordowani w sposób przerażający, bo zapędzono ich do kościoła. Później z tego kościoła wyprowadzano po 20, po 50, po 30 do stodu. Zamykano w tych stodołach, oblewano stodoły benzyną, podpalano i ludzie żywcem ginęli w straszliwych mękach. I w ten sposób zginęło, jak powiadam, około 1000 mniej więcej, bo to różne szacunki są. I myśmy o tym, że 28 zdarzył się ten dramat, my w mojej wsi, wiedzieliśmy 3-4 dni potem, dlatego że ludzie uciekając z Wolenia, oni uciekali do najbliższego województwa, czyli do nas. To już było powiat Brody, to jest Huta Pieniacka, później był Złoczów, a później dwa powiaty dalej, to już był podajcie mój powiat, czyli ludzie uciekając szli do nas i między nimi do mojej wsi przybyli stamtąd uciekinierzy z Wolynia, a przedostali się tam i myśmy już dokładnie wiedzieli, co się zdarzyło w Hucie Pieniackiej kilka dni potem. Czyli wiedzieliśmy, że mordy idą, już są w naszym powiecie. Po Hucie Pieniackiej, pod Kamień, kolejna miejscowość został zaatakowany, też wymordowany tam klasztor i ludność. No i już wiedzieliśmy, że to jest coraz bliżej. Płonęły wsie wokół nas już. 44 rok, maj, czerwiec, lipiec. W sierpniu zostaje napadnięta taka wieś pod Hajce, która była rzut kamienia od mojej wsi. I już ten płomień my ze swojej wsi widzieliśmy. Ja już byłem chłopcem, który miał 7 lat. To cały ten dramat, o którym ja opowiadam, to ja przeżyłem w sposób wielokrotny, ponieważ w moim domu zbierała się rada starszych. Mieliśmy taką radę, to znaczy moi dziadkowie, moi wujkowie, moje ciotki zbierali się w moim domu i radzili, co mamy robić. I wtedy oczywiście opowiadali, że tam zostali zamordowani ludzie, że ta śmierć do nas idzie. I ja byłem w tym straszliwym takim, w tych takich obcęgach, w tych kleszczach śmierci, bo z jednej strony idzie śmierć, z drugiej strony co dnia, co wieczora o tym ciągle opowiadano. No i oczywiście jak przyszła śmierć do tej wsi Panowice, polskiej wsi, typowo polskiej wsi, kiedy podpalono tę wieś i kiedy tam zamordowano bodajże 20, około 30 osób, żeby już nie wchodzić w drobiazgi, no to już wiedzieliśmy, że idzie śmierć do nas i to było 15 sierpnia 1944 roku. Z 15 na 16, 16 na 17 sierpnia był spokój, względny spokój, bo nasza wieś nie została napadnięta. Natomiast 17 na 18 przyszła do nas, do mojej matki, Olga Misiurak, jej przyjaciółka wielka, Ukrainka, sąsiadka, i powiedziała: Mario, do mojej mamy, Mario, tej nocy będzie napad. Przyjdą i będą was mordować, musicie uciekać, musicie się chronić. My, Ukraińcy, otrzymaliśmy rozkaz, żeby opuścić wieś, ponieważ jak będą palić was, jak będą was mordować, gdzieś tam odpryski tych mordów mogą nas spotkać, dlatego my idziemy do lasu, a wy tutaj będziecie w nocy, jeżeli się nie ukryjecie, jeżeli się nie schowacie, będziecie wymordowani. No ta wiadomość była oczywiście porażająca. My wiedzieliśmy, że to nastąpi wcześniej czy później, ale przyszła Ukrainka i ona nam to powiedziała. Dobra kobieta, uczciwa, dobra kobieta, no ale nie wiadomo, gdzie było się chować. Nie mieliśmy skrytki, nie mieliśmy bunkru, nie mieliśmy takiego miejsca. To ona mówi do mojej matki: Mario, ja ciebie zabiorę razem z twoją rodziną do swojej stodoły. Przygotuję wam takie wejście od pola. Odsuniemy kamień, ja wam w stogu słomy, w stodole zrobię wam taką przestrzeń, takie wolne miejsce, taki bunkier i wy tam tę noc przenocujecie, bo jeżeli będziecie gdziekolwiek schowani w polskich
oborach, stajniach, stodołach, to was spalą, to spłoniecie po prostu. Ona wiedziała, co ją czeka. Jak każdy Ukraińc, który pomagał, wiedział, co go czeka. Śmierć. Tak samo jak Polaków, którzy ukrywali Żydów. Śmierć. Ukrywasz Żyda, śmierć. Ukraińcy, ukrywasz Polaka, śmierć. A mimo to godność, prawda, jakieś takie poczucie wspólnoty, my jesteśmy ludźmi, ratujmy się, pomagajmy sobie, zwyciężyło. I ta Olga Misiurak uratowała moją rodzinę, ponieważ wieczorem, kiedy już zmierzchało, zaprowadziła nas, przygotowała sama ten schron dla nas. Weszliśmy tam do tego schronu i czekaliśmy, co się zdarzy. No i czekając, to już oddzielna opowieść, ja to bardzo dokładnie opisałem w swoich opowiadaniach, w takim tomie opowiadań Nienawiść, tam opowiadam, dokładnie relacjonuję przeżycia chłopca, który to widzi od dołu, prawda, jako dziecko, obserwuje ten świat od dołu i ten koszmar przeżywania tej nocy, kiedy nie można było zasnąć, a przecież byłem dzieckiem, miałem 7-8 rok życia, strach paraliżowany, strach, który wyniszczał, że tak powiem, całą moją istotę, tą młodziutką psychikę, tą moją młodziutką wrażliwość zabijał mnie całą noc. Matka później mówiła, że w pewnym momencie przytrzymała moje usta, bo bała się, że zacznę krzyczeć, a obok tej stodoły chodzą ci bandyci, ci mordercy, podpalają, niszczą, zabijają, jeżeli ktoś tam jest w pobliżu. W ten sposób ocalałem, że rano, kiedy już był świt, kiedy już odeszli ci mordercy, ojciec odsunął kamień, wyszedł pierwszy, matka i ja wyszliśmy, zobaczyłem przerażający widok, bo zobaczyłem miejsce, którego nie znam. Świat, którego nigdy nie widziałem. Zgliszcza, ruiny, spalone, wyniszczone. Jakby potężna fala śmierci przeszła przez to. Stojące tylko kominy tu i ówdzie. I tu i ówdzie palące się jeszcze tam jakieś szczątki. I potworny ryk krów. Szczekanie psów, wycie kotów, które jeszcze gdzieś tam ocalały. No i ten widok palących się jeszcze zwierząt, leżących tam w różnych miejscach, konie, krowy, bydło, owce, kozy, to wszystko albo spółspalone, albo całe spalone, albo już martwe, albo jeszcze palące się. Do dzisiaj ten widok mam w swoich oczach. Także w ten sposób ja i moja matka i mój ojciec i oczywiście duża część wsi, dzięki temu, że myśmy tę informację przekazali innym, została uratowana. Muszę Państwu powiedzieć o jednej rzeczy, która się nigdzie indziej nie zdarzyła ponad to, co się zdarzyło w mojej wsi. Króciutko. To się o tym dowiedziałem już bardzo niedawno temu. Otóż okazało się, że Ukraińcy z mojej wsi zebrali się przed tymi mordami jeszcze, kiedy otrzymali rozkaz od swojego dowództwa, że mają uczestniczyć w mordowaniu naszej wsi, Ukraińcy z mojej wsi, że mają uczestniczyć w mordowaniu wsi, mojej wsi, czyli moich rodaków, Polaków. To był jedyny wypadek, że oni odmówili tego, że oni powiedzieli, my nie będziemy mordować naszych sąsiadów. My możemy ich spalić, my możemy ich ograbić, ale mordować nie będziemy. I rzeczywiście moja ogromnie duża wieś, która miała około 4000 mieszkańców przed wojną, 3,5 do 4, bo to tam się zgromadziło dużo ludzi z zewnątrz jeszcze, to była jedyna wieś, właściwie nie znam drugiej takiej wsi na terenie całych Kresów, która ocalała nie dlatego, że przypadek to zdarzył, tylko dlatego, że była pewna grupa Ukraińców, takich mądrych, dobrych, uczciwych, która powiedziała, że ona w tym nie będzie brała udziału. Oczywiście zapłacili za to wielką cenę, ponieważ przywódcy tej grupy zostali później zamordowani. Ci, którzy uchwalili taką, bo to była narada, że my nie mordujemy, później za to zapłacili. Dzięki temu z mojej wsi zginęło bardzo niewielu ludzi, bo w sumie zginęło 35 osób. I to niekoniecznie tej nocy, zginęli wcześniej lub później. Czyli
sama wieś została spalona. Tak, wieś została spalona doszczętnie. Mieszkańcy ocaleli, dlatego że część tych Ukraińców stanęła jak gdyby po naszej stronie. To ja to wszędzie mówię, bo uważam, że trzeba być sprawiedliwym. Tutaj trzeba powiedzieć, że ludobójstwo było wielkim i straszliwym aktem w dziejach historii Polski, nieznanym dotychczas, prawda, takiego ludobójstwa nigdy nie było. I trzeba powiedzieć, że to barbarzyństwo, to z jednej strony takie dzikie barbarzyństwo, a z drugiej strony wyrachowane, dlatego że te mordy miały charakter bardzo perwersyjny bardzo często, ponieważ mordowano w sposób wyrafinowany, prawda? Jednego człowieka potrafiano męczyć całą noc, obcinając mu palec po palcu, rękę po ręce, nogę po nodze i wyrywając mu język, wydobując oczy, odcinając pilą bardzo często, tnąc na polowie itd., itd. To trzeba powiedzieć, że była też duża część takich Ukraińców, którzy byli uczciwi, solidni w takim wymiarze moralnym, prawda, tak, duchowym i etycznym, którzy po prostu no, stanęli na wysokości zadania, jak człowiek w takiej sytuacji powinien stanąć. Także trzeba patrzeć na zbrodniarzy i zbrodnia to jeden wymiar, ale uczciwi Ukraińcy i uczciwa część tego narodu, do której nie mamy pretensji. My mamy pretensje, my Kresowianie, a sądzę, że i Polacy, do struktury, do wytworu tego, który został stworzony, czyli do organizacji ukraińskich nacjonalistów oraz do ukraińskiej powstańczej armii. Do nich mamy pretensje, do nich mamy żal, bo oni stworzyli piekło Polakom. I tak naprawdę należy wprost powiedzieć, że nie było żadnej wojny polsko-ukraińskiej, że nie było żadnych dwóch prawd, prawdy Ukraińców o Polakach, a Polaków o Ukraińcach. I również trzeba powiedzieć to, że takie proste sformułowania w tym roku nie padły. Tak, to dziękuję za podjęcie tego wątku, dlatego że Pani podejmuje istotny problem naszej świadomości tego, co się zdarzyło rzeczywiście na Kresach, ponieważ historiografia ukraińska próbuje wbijać nam w pamięć fałszywy obraz tych wydarzeń tragicznych, tego ludobójstwa. Z jednej strony powiadają, wielu z nich powiada, że w ogóle nie było tego ludobójstwa, że to się nie nazywa ludobójstwem, a to się nazywa ludobójstwem, bo mordowali nas dlatego, że byliśmy Polakami, a więc to jest jeden z tych elementów, który kwalifikuje tę zbrodnię jako ludobójstwo. Po drugie, bardzo często nazywają to, co się tam zdarzyło, bratobójczą wojną. To nie była żadna bratobójcza wojna, bo bratobójcza wojna jest wtedy, kiedy jedna strona wydaje drugiej wojnę. Tam nikt nikomu nie wydawał wojny, po prostu przyszli siekierami i mordowali, wieś po wsi, powiat po powiecie. Po trzecie wreszcie fałszuje się obraz rzeczywistości z naszej polskiej strony, bo tam, że oni ukłamują swoich rodaków, to jest jak gdyby ich po części problem, chociaż to jest problem Europy, prawda, bo nie można pozwolić, żeby w tej części Europy funkcjonowało kłamstwo, które kiedyś i tak się odbije na życiu całej Europy, bo nie może funkcjonować pewna część narodu europejskiej w kłamstwie, kiedy inna część próbuje jakoś z tego kłamstwa wyjść. Ale nasze polskie władze nie dopuszczają do tego, żeby zbrodnie nazwać po imieniu. Najlepszym dowodem jest ta karykaturalna uchwała Sejmu, która mówi o znamionach ludobójstwa. No nie ma czegoś. O znamionach ludobójstwa. No nie ma takiego pojęcia w prawie polskim, ani w prawie międzynarodowym. Jest to po prostu nieprawda. Była to zbrodnia ludobójstwa i co do tego nie ma wątpliwości. I żal, i szkoda, i ból, że władze polskie nie potrafią spojrzeć. One podejrzewam wiedzą o tym, co się stało, bo nie są aż takimi durniami chyba do końca, żeby nie wiedzieli, ale w imię jakichś pozornych i fałszywych interesów swoich i swojego władztwa no, zafałszują rzeczywistość, klamią w oczy, otumaniają naród i to jest bardzo bolesne, to jest bardzo smutne. Naprawdę ja miałam wrażenie w tym roku, uczestnicząc w marszu, we wszystkich w większości uroczystości, które w Warszawie, na terenie Warszawy towarzyszyły 70. rocznicy, że to jest tak naprawdę
taki samotny, bolesny krzyk milionów Kresowian, którzy są celowo izolowani od całego narodu polskiego w sferze przepływu informacji o tym, co się stało, w sferze też identyfikacji z tym bólem państwa, że to jest zmarginalizowanie całej sytuacji w kierunku jakiejś grupy obywateli, którzy mają jakieś swoje, bardzo ważne, ale swoje obchody, które są, tak jak mówię, oddzielane od reszty, która niekoniecznie tym powinna czy ma się interesować. Dziękuję również za to, bo mówimy tutaj o odcinaniu się państwa jako organizacji, która buduje naród, prawda, i wytwarza ten naród i jego wszystkie pojęcia i struktury, że to państwo nie chce uznać własnej historii, że to państwo ucieka od własnej przeszłości, że to państwo nie identyfikuje się ze swoim terytorium. To jest w ogóle nie do pomyślenia w żadnym cywilizowanym państwie europejskim czy światowym. No, każde państwo ma jakąś historię, ma swoje terytoria jakieś, raz je traci, raz je odzyskuje, ale to musi być zapisane, to musi być identyfikacja z tym, to jest moje, to jest nasze. Państwo polskie odcięło się od Kresu, odcięło się od tego wielkiego obszaru i kulturowego, i cywilizacyjnego, prawda? Ale odcięło się od jeszcze czegoś innego, odcięło się od tego dramatu, prawda? Że nie było takiego dramatu, nie było takiej tragedii. Nie była aż taka. Tak. Nie było tej tragedii, tej wielkiej tragedii, a tam trochę pobili się. Wzajemnie się. Tak, tak, pobili się wzajemne jakieś tam, ale to przejdźmy na tym do porządku. Stłuczmy tam wysoką morę, tam na dole to niech oni sobie robią co chcą. I ten stosunek lekceważenia, bo to nas boli, lekceważenia, ignorowania, takiego upokarzania własnego narodu, bo my jesteśmy narodem, my jesteśmy częścią tego narodu. Proszę Państwa, przecież nasz w tej chwili w Polsce Kresowian oraz naszych wnuków, naszych synów, naszych wnuków, naszych następnych pokoleń jest jeszcze 5 milionów 700 tysięcy. To jest duża część tego narodu i tę część ignoruje się kompletnie. Prawie 6 milionów obywateli Polski wyrzuca się na śmietnik. Mówi się, was nie ma. Wasze problemy nas nie interesują. Wy jesteście zdegradowani. Wy nam przeszkadzacie, bo tak się mówi w tej chwili. Tak naprawdę, czy to nie jest tak, że rząd polski zaczyna przyjmować opcję wręcz ukraińską w postrzeganiu pewnych proporcji tych zdarzeń? Wydaje się, że też niemała tutaj rola posłów na Sejm, którzy wywodzą się korzeniami z Kresów, ale o rodowodach ukraińskich, jak również Związku Ukraińców w Polsce. Tutaj są te filary chyba, na których się opiera dalsza zakłamywana historia. Tutaj są jak gdyby dwa źródła tego upadlającego zjawiska. Jedno źródło, na które Pani zwróciła, to jest to, że nasi przywódcy na różnym poziomie, na tym najwyższym i na tych różnych szczeblach mają doradców obcych z innego świata wywodzących się, którzy doradzają nie w polskim interesie. I wśród tych doradców jest bardzo wielu Ukraińców, którzy doradzali naszemu prezydentowi, którzy doradzają dzisiaj naszemu prezydentowi, którzy doradzają różnym strukturom rządowym i pozarządowym, i te opinie kształtują później stosunek do własnego narodu. To jest zdrada, to się nazywa po prostu zdradą, to trzeba tak nazwać po imieniu. To jest jedno jak gdyby źródło, a drugie jest następujące, że mamy jakąś reprezentację państwa, gdzieś tam jest prezydent, gdzieś tam jest Sejm, gdzieś tam jest rząd, ministrowie, ale oni nie występują w imieniu narodu, tylko oni występują w imieniu interesu jakiejś grupy. Bardzo często to jest ta właśnie obca grupa. Bo ja rozumiem, że obcy wpływy czynią to, co czynią, bo to jest w ich interesie.
tak zawsze nie było. Nie mówimy o polityce tak, Ukrainy. Tak, zawsze było, prawda, że obcy agenci w Polsce próbowali wywierać wpływ i odrywali Polskę, jak się dało, kawałek po kawałku. No ale mamy na Boga, no ludzi, którzy mają gdzieś tam oczy, uszy, widzą, mają mózg swój i co, oni widzą tego wszystkiego, nie czują tego wszystkiego. To jest zła wola po prostu. Muszę nazwać po imieniu, to jest zła wola, a bardzo często zdrada. Chciałabym przywołać tutaj słowa Wiktora Poliszczuka, Ukraińca. Wydaje się, że to ważne i prosiłabym Pana o skomentowanie tej myśli. Na Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej należy wymusić dokonanie politycznej oceny działalności Związku Ukraińców w Polsce. Doprowadzić do stanu, w którym związek ten zajmować się będzie jego statutowymi zadaniami, to znaczy działalnością społeczno-kulturalną, a nie pełnieniem roli obrońcy i propagatora nacjonalizmu ukraińskiego. Gdy ten związek nie zaprzestanie obecnej działalności, należy doprowadzić do jego delegalizacji i utworzenia na bazie jego majątku ukraińskiej organizacji społeczno-kulturalnej, która będzie lojalna wobec państwa polskiego. To jest tekst, który został napisany w 1998 roku, 15 lat temu. Trzeba powiedzieć, że Poliszczuk jako przedstawiciel historiografii ukraińskiej jest bardzo rzetelnym badaczem, bardzo odpowiedzialnym badaczem i rzeczywiście my Polacy bardzo wiele od niego nauczyliśmy się także w patrzeniu na własną historię. On zresztą musiał przejść sam wielką ewolucję, bo on na początku nie zupełnie tak widział tę rzeczywistość. Dopiero kiedy zaczął ją badać, stwierdził, że przecież nie można być przeciwko faktom. On zrozumiał, że prawdziwą historię należy nazywać po imieniu. Ten fragment, o którym Pani mówi, który dotyczy organizacji Ukraińców w Polsce, powinien być na sztandarach wszystkich polskich demonstracji, dlatego że każda mniejszość, która znajduje się, mniejszość narodowa, która znajduje się w naszym kraju, w Polsce, powinna respektować przede wszystkim prawo polskie, powinna służyć interesom polskim. Bo jeżeli nie służy interesom polskim, to w gruncie rzeczy jest przeciwko tym interesom. Może te swoje narodowe potrzeby realizować w ramach prawa polskiego, ale nie może stawać przeciw państwu polskiemu. A my obserwujemy właśnie Związek Ukraińców w Polsce, chyba jedyną strukturę, mamy w tej chwili kilkanaście mistrzostw narodowych w Rzeczypospolitej, jedyną strukturę, która jawnie występuje w swoich pismach, w swoich czasopismach, w swoich dokumentach, w swoich różnego rodzaju manifestacjach, jawnie występuje przeciwko Polsce. Przeciwko Polsce jako przeciwko państwu, przeciwko Polakom jako narodowi. Ja muszę powiedzieć, że za głowę się chwytam, kiedy czytam to ich pismo, to nasze słowo, które jest przecież takim rozsadnikiem nienawiści. Oni tam sieją nienawiść. To jest agentura najgorszych ukraińskich tendencji, które w tej chwili rządzą się w tych rejonach, właśnie na tych czterech województwach kresowych. Mianowicie tam powstała Partia Swoboda, która rządzi w tych czterech województwach i w gruncie rzeczy Związek Ukraińców w Polsce to jest emanacja tych tendencji, czyli takiego stosunku, który wyraża się bardzo często hasłem tam w demonstracjach w Lwowie, Tarnopolu, Stanisławowie, precz z Polakami. Wyostrzam problem, ale tak w tym kierunku to idzie. Ostrzejsze demonstracje mówią nawet o tym, że budymy rezat, będziemy rżnąć Polaków. Niektórzy ich przywódcy wprost formują takie, nie mówiąc o jakichś takich obłędnych teoriach, że
mają pretensje do polskich ziem, jako do rzekomych ziem ukraińskich, włącznie z Krakowem, który jest ukraiński według ich niektórych badań. No więc, proszę Państwa, ten epizod z Ukraińcami w Polsce no, pokazuje, jak ta kolumna jak gdyby rozsadza te bardzo, rozsiewa te bardzo niedobre ziarna, które niszczą po prostu jakieś mogące mieć dobre stosunki po Polaków z Ukraińcami. W tej chwili ten kult Bandery, który się szerzy na Ukrainie, powiedziałabym, że cieszy się zdumiewającą popularnością wśród młodych ludzi. Oglądałam w internecie dziesiątki zdjęć, które napawają grozą, bo to już nie chodzi o same marsze, o portrety Bandery, o największą flagę UPA, która była z okazji urodzin Bandery, maszerowała przez Lwów bodaj, ale to chodzi o ludzi w mundurach, o rodzaje militarnych bojówek, które się fotografują, które zamieszczają, które mają ćwiczenia militarne, które mają zgrupowania sportowe i które na stronach widnieją bez problemu, bez żadnego zahamowania, nawiązując do tych tradycji upowskich. Do tego stopnia, że w momencie, kiedy doszło do bezczeszczenia, według określenia Ukraińców, pomników Bandery i jeszcze jednego z przywódców, nie pomnę w tej chwili, to młodzieżówka, organizacja, która się nazywa Kongres Nacjonalistycznej Młodzieży na Ukrainie, wyznaczyła nagrodę $1000, własna ta organizacja, ten kongres, młodzi ludzie, $1000 za wskazanie przynajmniej tropu zmierzającego do tego, aby znaleźć sprawców. Także to są zjawiska, które dzieją się na naszych oczach i których tak naprawdę no, pasem transmisyjnym jest Związek Ukraińców w Polsce. Tak, to nie jest tylko problem ukraiński, to nie jest tylko problem polski, to jest problem europejski. Znaczy, jak Europa powinna reagować na odradzanie się faszyzmu w jej części? Bo nie oszukujmy się, na Ukrainie odradza się faszyzm. Partia Swoboda jest emanacją, niczym innym, tylko emanacją organizacji ukraińskich nacjonalistów. I oni się bezpośrednio odwołują do swoich przywódców z tamtego czasu. Oni się odwołują do Bandery, do Szuchowicza, do Klaczkiewskiego, do Lebedia. To są najwięksi zbrodniarze tamtej epoki. Na ich rękach jest krew, którą przelali na Polakach. I oni wprost się odwołują. Oni mówią, że tak, to są nasi bohaterowie. Najlepszym wyrazem tego to jest to, że dzisiaj nie ma miasta, nie ma większego czy mniejszego miasteczka, gdzie by nie było pomnika albo Bandery, albo Szuchowicza, albo Klaczkiewskiego, albo Lebedia, albo setek innych pomniejszych dowódców, bo ten kult morderców staje się dla nich kultem bohaterów. To jest więcej nawet. Powiedziałbym, że przykład inny, mianowicie Dywizja SS Galicją, która była formacją typowo faszystowską, staje się dzisiaj wyznacznikiem ich przekonań politycznych i społecznych. Dzisiaj również są pomniki Dywizji SS Galicją. No to jest, proszę Państwa, w środku Europy, czy prawie w środku Europy, stawiamy pomniki Hitlerowi, jego formacji wojskowej. To tak, jakbyśmy postawili pomnik Hitlera w Berlinie, czy w Monachium, czy Goebbelsa gdziekolwiek indziej, prawda? No i Europa na to nie reaguje. Wprawdzie gdzieś tam były sygnały, już pamiętam bodajże pół roku temu, wy Ukraińcy trochę powstrzymajcie się z tymi swoimi aspiracjami politycznymi odwołującymi się do Hitlera. Ale tak jest rodowód całego tego ruchu ukraińskiego. Oni przecież byli związani bardzo ściśle z Hitlerem. Oni pracowali dla wywiadu niemieckiego. Oni byli sami umoczeni w ten wywiad. To byli agenci wywiadu niemieckiego. I w związku z tym ten kult tamtych bohaterskich czynów przesuwa się dzisiaj tyle lat po wojnie na współczesną Ukrainę i
polskie państwo jakoś milczy na ten temat. Polski prezydent, polski premier, polski Sejm nie wiedzie, że tam są nie tylko pomniki morderców takich jak ten Bandera czy Szuchewicz, jeden z najokrutniejszych morderców na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich, ale no pomnik SS, no formacji zbrodniczej, która w Norymberdze została osądzona i uznana za formację zbrodniczą. I ta formacja dzisiaj, przed nią stoją młodzi ludzie na ulicy i biją pokłony, prawda? Może dojść do tego pewnego dnia, że przyjedzie polski prezydent i postawią go przed pomnikiem Bandery i każą mu tam stawiać, kłaść kwiaty jeszcze. No to w tym kierunku idzie przecież. Budowanie suwerennego państwa na fundamentach faszystowskich jest po prostu zbrodnicze, w moim przekonaniu. Tak naprawdę wobec własnych obywateli ta historia też jest zakłamywana, ponieważ tam nie mówi się o tych 60 czy do 80 tysiącach Ukraińców, tak, których UPA wymordowała. Tak. Ja parę dni temu, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego we wrześniu, czytałem doniesienia z Ukrainy o tym, że w tych czterech województwach nauczyciele mają obowiązek od 1 września budować kult Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, UPA. Że w oparciu o te takie symbole i te atrybuty polityczne będziemy budować świadomość i tożsamość Ukraińców i musimy tej młodzieży, oni wprost mówią, musimy tej młodzieży włożyć do głów, że to są nasi bohaterowie, że to są nasze święte postacie, że my będziemy ich kult upowszechniać i to się w tej chwili dzieje na naszych oczach. I znowu jest wrzesień, dzisiaj mamy 23 września, ja nie słyszałem żadnego protestu naszego ministra spraw zagranicznych, żadnego ministra kultury, żaden poseł nie zareagował na to. Jedynie środowiska kresowe, pojedyncze lub grupowo gdzieś tam wysyłają noty, protesty, ale one oczywiście nie mają tego wymiaru, co gdyby miał taki protest ministra, no to byłoby zupełnie inaczej. Także to jest ten cień, który wcześniej czy później przekształci się w złowrogą broń. To jest ten cień zła, który przekształci się kiedyś w miecz i z tym mieczem będzie dużo, dużo trudniej walczyć, dlatego że to, co dzisiaj jest ideą ukraińską, prawda, czyli budowanie pomników, zbrodni, no któregoś dnia trzeba będzie odwrócić, któregoś dnia trzeba będzie powiedzieć Ukraińcom, kochani, byliście okłamywani przez kilkadziesiąt lat, Bandera nie jest waszym bohaterem, Bandera to jest zbrodniarz. Ideologia cała była oparta o strukturę wywodzącą się z Mussoliniego i od Hitlera Mein Kampf, że wasz ideolog największy, Dmytro Dąców, który napisał te fundamenty, stworzył dla was ideologii nacjonalizmu i integralnego nacjonalizmu, no że to jest podstawa fałszywa, że na tym nie można budować tożsamości narodowej. I jak to będzie już w takich relacjach czysto praktycznych? No wjeżdża polska młodzież, która tutaj w Polsce dowiaduje się od niektórych z nas, ze środowisk kresowych i z tak wspaniałych organizacji, jak jest Solidarni 2010, która w moim przekonaniu jest jedną z najbardziej takich światłych i mądrych organizacji, która buduje tę świadomość narodową w oparciu o prawdę. I ta młodzież, która się dowiaduje od was, od nas, od tam jeszcze paru innych organizacji, co było faktami historycznymi, jak przebiegały te zjawiska i te procesy, te mechanizmy dziejowe i jedzie na Ukrainę. My im tutaj mówimy, że Bandera to jest ta krew, prawda, po łokcie umoczona w naszych polskich dziejach, a tam przyjeżdżają do swoich koleżanek i kolegów i oni ich prowadzą do szkół, do teatru i widzą kult Bandery. Co się dzieje w umysłach wtedy tego młodego pokolenia? Jesteśmy w wielkim konflikcie, prawda, postaw. Europa musi sobie poradzić, bo inaczej za 20 lat to będą nowe rzezie, bo jeżeli się do tego... To jest
Ja myślę, że to jest coś takiego, dla mnie to osobiście jest perfidny i parszywy sposób spychania odpowiedzialności za współczesne losy polskich i polskie i ukraińskie, spychanie na nowe pokolenia, na następne pokolenia. My sobie z tym nie będziemy brudzić rąk, zepchniemy to na 20 lat później, a przecież ktoś musi za to odpowiedzieć za 20 lat. I Ukraińcy, i Polacy muszą sobie odpowiedzieć. To nie będzie tak przecież wiecznie, że tam będą wiecznie budować pomniki faszystom, a my będziemy tak milczeć. No przyjdzie jakieś pokolenie i powie dość tego. Ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jedno niebezpieczne zjawisko, mianowicie na depolonizację rejonów tych, które są na naszych polskich terenach, resztki kresów, która się ostała, czyli Bieszczady i okolice, to są rejony pomału, oddolnie odzyskiwane przez nie naszą kulturę polską. Spotyka się tam coraz więcej sygnałów, które świadczą o tym, że ja pomijam odzyskiwanie świątyń przez prawosławnych, czyli drewnianych cerkiewek, które kolejno są rzeczywiście oddawane prawosławnym, ale tam pod pozorem regionalizmów i powrotu do Łemkowszczyzny coraz szerzej nawiązuje się do tradycji ukraińskich, pokazując, że tak naprawdę to one są tam na swoim miejscu i wypierając nawet informacje o tym, że w większości wsi te ludności, nacje żyły bratnio po sąsiedzku ze sobą. Tam się już nie mówi o tym, że te wioski były tak samo zasiedlone przez Polaków czy Żydów, ale wszystkie one nagle stały się łemkowskie. Potrawy są wyłącznie łemkowskie, granty unijne, co jest bardzo ważne, są przydzielane na tradycyjne muzea podkreślające Łemkowszczyznę, na restauracje, które mają w menu i w karcie wyłącznie potrawy regionalne łemkowskie. I to zjawisko w tej chwili przejmowania przez Polaków, bo to Polacy, te tradycje od nowa tam generują za unijne pieniądze. Podjęła Pani kolejny ważny wątek. On ma swoje dwie płaszczyzny. Pierwsza płaszczyzna dotyczy tego, co się dzieje na Ukrainie. Pragnę na to zwrócić uwagę jeszcze. Mianowicie całkowite zafałszowywanie historii, nie tylko w wymiarze tym dotyczącym zbrodni, ale także kultury. Proszę Państwa, dzisiaj na Ukrainie właściwie wyniszcza się pamięć polskich wielkich dziejów związanych z wielkimi postaciami historycznymi, z wielkimi dokonaniami twórczymi, z wielką historią Polski. Dzisiaj bardzo często na Ukrainie, jeżeli Państwo pojedziecie do Lwowa i będziecie słuchali przewodnika, to on będzie Wam opowiadał, że oto jesteście w miejscu, w mieście, które od początku do końca jest miastem ukraińskim. To nasze wspaniałe miasto. Myśmy przez wieki tutaj ukraińską kulturę budowali. Dzisiaj wytwarza się absurdalny obszar kłamstwa kulturowego. I to dotyczy wszystkich naszych ziem, naszych teatrów, naszych bibliotek. Cmentarzy. Że tego nie było. Tak, cmentarze są. Tak, oczywiście. To mówimy o tym wiele, co się dzieje z tymi małymi cmentarzami czy z mniejszymi. Także tam ta pamięć jest redukowana, niszczona, degradowana i upokarzana u podstaw. Czyli polskiej kultury, tam nie było polskiej. To zresztą to, co. To, do czego nawoływali ci przywódcy ukraińscy z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i UPA, że należy polskie wsie wymordować do cna, włącznie z wyniszczeniem dobytku materialnego i włącznie z wyniszczeniem drzew. Żeby nawet drzewa nie zaświadczały w przyszłości, jeżeli ktoś tam zechce przyjść, że to było gdzieś tam, tutaj były polskie drzewa, że tutaj był park jakiś polski, prawda? Więc to niszczenie do cna, ono ciągle trwa. I dzisiaj no 600 lat polskiej obecności, no na Boga, przecież to jest wielka potężna kultura, cywilizacja łacińska, która powstrzymywała przez wieki te hordy tatarskie, które by od dawna zniszczyły pół Europy, a może i całą, że te kresy były takim wielkim murem, który, prawda, osłaniał nas od tej Azji dzikiej, która nas
pragnęła zagarnąć. No to dzisiaj to dzisiaj się mówi, że tam w ogóle była zawsze Ukraina. Ukrainy w ogóle nie było. Od tego trzeba zacząć. Ukrainy nie było, bo nie było takiego państwa. No i tutaj podbudowanie tej świadomości jest przerażające. No i teraz ta druga płaszczyzna, o której pani mówi, jest również groźna. Bo to nie tylko to, że oni tam jak gdyby ukrainizują Polskę, prawda? Bo to jest taki proces ukrainizacji na tej części Polski, ale następują zjawiska o wiele bardziej porażające i groźne i polska państwowość się z tym jakoś godzi. Wojewodowie, burmistrzowie, no w wielu polskich miastach buduje się pomniki Bandery, w polskich miastach. Jeżeli pani pojedzie do Olsztyna, to tam pani pokażą albo pomniki, albo po pierwsze bandery, przed którymi są kwiaty, przed którymi składa się hołdy. Jeżeli pani pojedzie tam na wschodnią granicę, to pani pokażą tam też sporo monumentów któregoś z przywódców Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów czy UPA. Jak to jest? Jak to jest z polskim państwem? Polskie państwo istnieje? Polskie państwo reaguje? Żeby wewnątrz własnego narodu rozwalać go od środka? A tak się dzieje w tej chwili. To jest moje pytanie. Nie wiedziałam o tym Olsztynie. Tak. Słyszałam wyłącznie o tym pomniku na cmentarzu. Właśnie. W Polsce w tej chwili nie chciałbym podać liczb, bo dokładnie nie pamiętam, ale w moim przekonaniu jest minimum kilkanaście pomników Bandery i jego różnych wariantów. To ktoś je stawia tam. No, ktoś je stawia, ale ktoś jest odpowiedzialny za pozwolenie. No, ktoś musiał podać, wypełnić jakieś pismo, ktoś musiał je zatwierdzić, ktoś musiał na to zgodzić, ktoś musiał wiedzieć, kto to jest Bandera. Ale właśnie, a może nie wie, kto to jest Bandera. I my stoimy wobec problemu świadomości tego urzędnika powiatowego, który wydaje decyzję, proszę bardzo, bo tworzymy jakiś nowy fakt kulturowy, o którym nie mamy pojęcia, co on znaczy. Na koniec może chciałabym wrócić do pańskiej opowieści o symbolicznym pogrzebie Polski. To był obraz, który bardzo zapadł mi w serce. Proszę przypomnieć tę historię z 40 chyba roku, prawda? Tak. To są bardzo mało znane w polskiej historii informacje o symbolicznym grzebaniu Polski. Ja w tej chwili skończyłem takie opowiadanie, które właśnie będzie miało ten tytuł Pogrzeb Polski, czy Pochówek Polski. Otóż kiedy tylko Polska przestała istnieć jako państwo, ale przecież jako naród ciągle istnieliśmy i istniejemy, w 1939 roku, to się właściwie zaczęło już w 1939 roku, kiedy Sowieci napadli, to był początek symbolicznego wkładania Polski do grobów. To było w mojej wsi, ale to było w wielu wsiach, to było w tysiącach wsi polskich na Kresach. Kiedy przychodził pop, kiedy przygotowano całą tę ceremonię, bo to była cała ceremonia, cała właściwie taka wielka uroczystość. Ukraińcy się zbierali w pewnym miejscu, budowali tam kurhan. W tym kurhanie przygotowywali grób. Ceremonia, jest pop. Są ci, którzy tam towarzyszą z pieśniami jakimiś, z chórami, ze śpiewem. Jest pop w liturgicznych szatach, który uczestniczy w tym wszystkim. I symbolicznie wkładają do grobu polskie znaki identyfikacyjne, polskie symbole. Wkładają orła białego, wkładają sztandar, wkładają mundury polskich żołnierzy. Zasypują tę mogiłę, w tym miejscu wbijają jakiś pal i wysoko unosi się flaga ukraińska bądź tryzub, symbol ukraiński. A pop staje nad tym symbolem obok niego,
błogosławi go, wygłasza płomienną mowę i Polska jest pogrzebana. To był jak gdyby taki kulturowy wizerunek wyniszczający pamięć o Polsce. Od tego momentu tu już nigdy Polski nie było. Polska jest już pochowana, Polski już nie ma. I to, co było wtedy w 1939 i to się ciągnęło w 1940, 1941, 1942, w różnych wsiach to było w różnym okresie. Wszędzie towarzyszyli temu popi, wszędzie towarzyszyła temu cerkiew. I to zabijanie pochówek ten polski trwa w gruncie rzeczy do dzisiaj. Bo dzisiaj też ciągle chowają tę Polskę, tylko to ma już inny charakter. Dzisiaj chowają tę polską architekturę, to już nie jest polska architektura. Ona istnieje, ale oni już chowają ją, prawda? W świadomości, to nie jest Polska. Czyli jest pochówek. Jest pochówek Lwowa jako polskiego miasta, bo to nie jest polskie miasto żadne dla nich. To jest miasto, które stworzyli Ukraińcy, którzy stworzyli wielką architekturę, którzy stworzyli uniwersytety itd., itd. Więc ten pochówek niestety idzie przez dzieje i jest symbolem, okrutnym symbolem wyniszczania nie tylko polskiej kultury. To jest symbol wyniszczania jakiejś takiej istoty ludzkiej duchowości. Naród, narody, kultury, cywilizacje wytwarzają pewną duchowość, a to się zabija, to się niszczy. To, co powinno być dobrem wspólnym. Przecież jest tak w historii, że przesuwane są granice, ale dobra pozostają. I te dobra do kogoś należały. Tylko barbarzyńcy je niszczą. Więc w tej chwili odbywa się taki proces pochówku Polski w takim najbardziej barbarzyńskim wydaniu. Nie było tu Polski, nie było tu miast polskich, nie było tu polskiej cywilizacji, nie było tu polskich kapłanów. Nie było to polskiej administracji i tak dalej, i tak dalej. To jest następuje pochówek, zniszczenie, degradacja. I to jest bardzo przerażające, to jest smutne. Znaczy dla nas Kresowian to jest płacz, to jest wielki krzyk w środku duszy, że może coś takiego istnieć w cywilizowanym, wydawałoby się współczesnym, w cywilizowanym świecie i nikt na to nie reaguje. Jest to zupełnie obojętne dla naszego pana prezydenta, dla naszego pana ministra spraw zagranicznych, który potrafi gdzieś tam swoje bzdury opowiadać w różnych miejscach, a nie potrafi zareagować na wielkie, szkodliwe działanie przeciwko Polsce. A czy jest jakaś łączność pokoleń w środowisku Kresowian? To jest duży problem. To jest duży problem, proszę państwa, dlatego że ja dzisiaj byłem na takiej konferencji związanej z ruchem narodowym i trochę o tym mówiłem, że zrywa się więź pokoleń dzisiaj, co jest wielkim dramatem nas Polaków, dlatego że zerwanie pokoleń to jest zerwanie jak gdyby historii, a zerwanie historii to znaczy rozkład państwa w gruncie rzeczy, bo państwo dobrze zorganizowane to jest państwo, które dźwiga na sobie ciężar, w takim dobrym znaczeniu, ciężar własnych dziejów, prawda? Własne dzieje konstruują to państwo wszechstronnie. A dzisiaj mamy taką sytuację, że nasi wnukowie, nasi synowie w instytucjach państwowych, w organizacjach państwowych nie czerpią żadnej wiedzy o losie swojego narodu, czyli są pozbawieni historii, są pozbawieni pamięci. W związku z tym mój wnuk dzisiaj ma duży problem z porozumieniem się ze mną. Jeżeli on wraca ze szkoły, ja mu zadaję pytanie, a czy ty wiesz, co było w 1943 roku na Wołyniu, to on nic nie wie, albo ma fałszywą wiedzę, bo gdzieś tam od kogoś usłyszał o jakichś bratobójczych walkach, prawda? Czyli ma mylny obraz rzeczywistości. I ten mylny obraz rzeczywistości powoduje to, że między mną a moim wnukiem już nie tylko nie ma porozumienia, czyli powstaje pewien rodzaj konfliktu, ale narasta pewien rodzaj, powiedziałbym, nawet takiej agresji, bo mój wnuk, tak, bo mój wnuk mówi, co ty mi, dziadek, opowiadasz? Przecież w szkole nas tego nie uczyli, a gdzieś tam dowiedziałem się, to dlaczego ja mam tobie wierzyć, a nie tym, co gdzieś tam wszyscy inni mówią, prawda?
Państwo polskie nie dba o swoją edukację, nie dba o swoją pedagogikę, to co bardzo często nazywamy pedagogiką wstydu, prawda? Pedagogiką obrażania godności narodowej, dumy narodowej. Odwalania kompleksów. Tak, tak, tworzenia wręcz kompleksów polskich, prawda? I teraz jak my jako naród, jako społeczeństwo, jako dorośli, mamy patrzeć temu młodemu pokoleniu w oczy, który może zadać nam pytanie, no dobrze, to co wy z nami robicie? To jak wy nas wychowujecie? To kim my mamy być? Kim my mamy być? Mamy być tymi osłami, które pogania się i bez wiedzy, bez świadomości, bez wrażliwości, bez poczucia, prawda, przynależności do cywilizacji, do narodu, do historii. My jesteśmy nikim. W oderwaniu od całości jesteśmy listkiem, który gdzieś tam, prawda, ginie i gnije w samotności. To jest ogromny, ogromny problem. Czego nie dotkniemy dzisiaj w naszej obecnej rzeczywistości, to jest problem dla jednostki, dla wspólnoty, w której żyjemy. To jest problem dla państwa, dla jego instytucji, dla jego organizacji, dla naszej przyszłości, bo istniejemy, prawda? Istnieć będziemy jeszcze jako naród. Mamy problem z państwem, który rozkłada się na naszych oczach. I teraz ten rozkład może nas bardzo boleśnie uderzać, bo zrywamy te pokoleniowe więzi, które tną nasz naród na kolejne jakieś tam segmenty i uniemożliwiają nam, prawda, tę substancjalną jedność duchową, kulturową. A ja proponuję przenieść się za 5 lat. Jak powinny wyglądać obchody 75. rocznicy, tak ażeby ona była godnym upamiętnieniem, prawdziwym, a jednocześnie nieobliczonym na wyłącznie martyrologię, ale też na taki pozytywny przekaz, który będzie mógł być właśnie temu młodemu pokoleniu zaproponowany. Ja marzę o takim wielkim, wspaniałym widowisku, takim wielkim wydarzeniu, które by się mogło stać jak gdyby zmieniającym nasze myślenie o historii, które w tej chwili jest fałszywe. Mianowicie o takim obrazie marzę, żeby w całej Polsce, wtedy kiedy już będą rządy, które rozumieją, czym jest historia, rozumieją, czym jest pamięć, czym jest istota narodu, czym jest nasz duch. Jeżeli będą takie rządy, to wtedy państwo przejmie na siebie obowiązek organizowania takiej demonstracji narodowej, bo dzisiaj państwo od tego ucieka, państwo tego nie robi. To my, Kresowianie, zrobiliśmy 11 lipca to wydarzenie, które było dla nas bardzo ważne i poszliśmy tam w tym pochodzie i mówiliśmy, że my jeszcze jesteśmy, patrzcie, my jesteśmy tą cząstką tego narodu. A ja sobie wyobrażam, że to nie będzie tylko płacz, że to nie będzie ten jęk, ten skowyt, że my cierpimy, że my przeżywamy ciągle. Chciałbym powiedzieć, żeby za 5 lat był taki wielki wybuch entuzjazmu. Jesteśmy, mamy wielką kulturę, pokazujemy ją, mamy wielką kulturę kresową. Pokazujemy Mickiewicza, Słowackiego w tym czasie, pokazujemy wielkie dramaty, wielkie komedie, wielkie sztuki, wielkie działania artystyczne w całej Polsce, w teatrach, w kinach, w demonstracjach różnego rodzaju społecznych, w kulturalnych placówkach odbyła się festyny, spotkania Radość. Przyjmujemy Ukraińców i cieszymy się razem, że oni zrozumieli, myślę, że w tym czasie powinno dojść tam już do jakich, chociaż historia jest okrutna. I wtedy byłoby to, co jak gdyby zmieni Polskę. Zmieni Polskę, zmieni po prostu, staniemy się jednością, staniemy się pewną wspólnotą, która siebie rozumie, bo my w tej chwili jako wspólnota siebie nie rozumiemy. Proszę pójść gdziekolwiek, do jakiegoś środowiska, ja dzisiaj mówię o języku, prawda, że język jest tą wykładnią wspólnoty. Jeżeli my dzisiaj nie rozumiemy własnego języka polskiego, bo ten język pod różne pojęcia nam się podstawia, zupełnie inne znaczenia, to chciałbym, żeby za 5 lat było wiadomo, że Kresy to jest wielkość, że Kresy to jest mądrość, że Kresy to jest wrażliwość, że Kresy to jest Polska, że Kresy to jest historia, przepraszam,
że kresy to jest historia i że kresy to jest wieczność. Że to wieczne, że tak długo jak długo będzie istniała Polska, tak długo jak będzie istniała ludzkość, tak długo będą istniały kresy. Tak to widzę za 5 lat. I tak długo jak będzie nasza pamięć, a przez te 5 lat to tę pamięć musimy cały czas pielęgnować i odkłamywać. Dzień po dniu to próbujemy właśnie robić. Tak, wie Pani, gdyby było więcej takich organizacji jak Solidarnie 2010, gdyby było więcej organizacji takich jak pewne powstające nowe ruchy, które bardzo dbają o interes narodowy, o polską świadomość. One gdzieś tam są w różnych miejscach. To nie jest tak, że Polacy całkowicie już padli. Znam we wsi jakiegoś tam rzeźbiarza, który rzeźbi tę swoją Polskę, prawda, i marzy o tej Polsce. Znam tam jakiś chór, który coś tam, prawda, przypomina o dziejach. To gdzieś tam w każdym wsi, w każdym miasteczku ktoś tam jakiś jest taki. I ja myślę, że trzeba się odwoływać do tych ludzi, którzy są wrażliwi, którzy są uczciwi, którzy mają piękne marzenia, którzy nie chcą zła, po prostu, którzy nie chcą zła, bo zło w każdej postaci wyniszcza i degraduje i po prostu pokaże nas. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.